Witajcie, mężki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku Sarwon 4. No bo tak jest Case Redux, jako Polska dodat Wielka Lechia. No, niestety tutaj, jak sami widzicie, trochę musiałem nowego save'a zrobić. Polegało to na tym, że niestety, ale wszyscy wrogowie Niemiec upadli. Niemcy stały się mega potężne. Po czym tak naprawdę poszły na mnie. No i zginąłem, nawet nie mając czasu na lepsze się zorganizowanie. Jak sami widzicie, obecnie już jestem lepiej zorganizowany, mam tutaj dosyć dobrą produkcję. Dywizję, no to jeszcze je trochę poprawiałem, ale wydaje się, że już są nieco lepsze niż ostatnio. I tak naprawdę mogę wystawić to, co jest możliwe, dlatego że może być to dosyć trudna wojna, więc warto mieć jednak coś. I w tym jedyne, co zmieniałem, to chciałem, żeby mi tutaj się wyzwolili tutaj Austriacy, żeby nieco wspomóc, ale niestety Iryria zniszczyła dosłownie Serbię i Rumunię. I to jest tak naprawdę moje trzecie podejście, ponieważ drugie podejście polegało na tym, że właśnie Węgrzy się wyzwolili. No ale niestety było to kompletną klapą, dlatego że i takiej jeszcze tragedii nie widziałem w życiu. Po prostu już prawie Austriaków miałem pokonać, tylko że oni mieli mnóstwo dywizji tutaj. No to takie, się wycofuję. No i wtedy Rosjanie się wycofują stąd, bo oni okupowali Węgry. Zdobyli Austriacy wszystko z powrotem. Może mnie Rosjanie jeszcze zaatakowali, no. To było dosłownie tragedia całe to. Teraz już włączyłem, tak włączyłem. Teraz spróbujemy znowu tutaj jakoś tutaj właśnie pokonać ich wszystkich. Jedyny jest problem, że ja już raz to włączyłem i przez to, że akurat mi tutaj jedną prowincję zostało, to wszystkie dywizje właśnie sojuszników, co tutaj stoją, weszły mi po prostu, zajęły południową Polskę i musiałem jeszcze raz włączyć. Okej, w takim razie, wiedząc co trzeba, na co trzeba uważać, patrzcie mi powietrze, no właśnie. W tym wypadku po prostu postanowiłem, że sobie, że tak powiem, nie mogę tutaj? Dziwne. Teraz będę nieco bardziej uważać, żeby nie było tak jak wcześniej. Okej. Okay. Zapomniałem wam włączyć ten. Więc jak sami widzicie, wszystko idzie teraz znakomicie. Teraz tylko muszę patrzeć, żeby na południu. Bo widzicie oni. Oni tutaj wszyscy stoją. Oni nie mogą mi przejść. Oni mogą tylko przejść przez tutaj. Więc jeżeli zostanie mi nawet jedna prowincja, tak jak wcześniej, to jest po mnie. Bo oni jeszcze nie są w wojnie, więc. O, i właśnie o to chodziło. O, już nie mogą wejść, dobra. Więc tak, muszę pilnować się, żeby tutaj mi znowu tak nie zrobili. A tak ogólnie, no to ta wojna jest w sumie dla nas do wygrania, bo no, oni są bardzo osłabieni. Wiem, że może takie, że powinieneś wprowadzić jakoś tamto, ale tamto to by już było. No i mówię, co oni robią? Jako. Dobra, wracajcie tutaj, bo ja już dostaję PTSD po tym, jak ostatnio to było. Dobra. Tutaj wszystkie te dywizje będą chciały wejść, więc musimy pierwsze co to po prostu je wypchnąć. One nawet, nie wiem jak one tutaj, jakiś błąd jest na tej prowincji czy coś, bo przed chwilą widzieliście sami. Nie wiem, może oni dostali jakiś rozkaz z wejścia tutaj, więc wracajcie na ten rozkaz. I niech tylko jedna dywizja dostanie tutaj rozkaz stania na wszelki wypadek, bo dosłownie nie chce mi się mieć znowu tego samego co ostatnio, czyli że kurde weszli mi dlatego, że jedną prowincję przejęli. Oj, sami widzicie, oni tutaj wchodzą, nawet nie wiem jak, bo dostanie zapewne jakiś rozkaz, że takie, o, można jeszcze wejść, ale takie, że już nie można. Okej. W takim razie wracajcie tu, bo ten rozkaz już jest przestarzały. No i wydaje mi się, że teraz będę mógł jakoś. O, właśnie, no kolejna dywizja. No,
Jest jakieś popsute coś tutaj. To wszystko już tak naprawdę kontroluję. No, kontroler. Nawet chyba już nie ma, bo jakby było to, to jeszcze, no właśnie, nie wiem, co by musiało być. Więc oni właśnie z jakichś z różnych stron tu wysyłają, nie usuwają rozkazu i później się tak dzieje. Dobra, widzę, że coś chyba nie idzie wam. Powietrze nadal jest? W sumie jest, ale chyba już daleko, więc warto... Warto może przesłać na jakieś inne lotnisko was. Ok, więc na razie się trzymamy. Rosjan za bardzo nie potrzebujemy, bo wiadomo, że Rosjanie aż tak nie są pomocni. Oni może są niby mocni, ale oni potrafią wysyłać dywizje w różne miejsca oraz... Czy już się zaczęła? Tak, już się zaczęła. Tutaj mają z drugiej strony atakuje ich, więc to nie jest zbyt dobra pozycja dla nich. Tutaj i teraz szukajmy Świętego Graala. Święty Graal, z tego co pamiętam, to jest bonus, bo ja go robiłem. Bonus chyba do ataku. Warto go wziąć. Czy coś tutaj jest arte? Możemy porobić? Nie potrzebujemy, jeżeli mamy pełne. Okay, mamy wolne fabryki, bo dostaliśmy. Więc na pewno trzeba wypełnić nasze luki. Można w sumie już nieco dorobić samolotów, nie wiem, czołgów też można porobić. Jeżeli chodzi o budowanie, no to tak naprawdę już powoli nam się miejsce kończy. Ale widzę, że jednak wolą... O Jezu, ale dużo nam dają. Dużo nam tutaj wspomogli. My zaczęliśmy atakować, czy co? Nie kojarzę. No właśnie. Tutaj Rosjanie, znaczy Niemcy się nieco ogarnęli. Nie, mi się nie podoba to, że... Co to są? To są zapewne dywizje niemieckie. Dywizje niemieckie są głupie, więc... Nie dziwmy. Tutaj wszystko. Ile to zajmie? 333 dni. Może nawet ok jest. Więc tak naprawdę tutaj widzę, że aż tak dobrze nam nie idzie obrona, ale a tak dobrze poszedł. Jeżeli chodzi o dostawy. Kompletnie mamy zrąbane. Więc... Ten odcinek... Niech leci. Jeszcze jakby tutaj połączyć, to też byłoby dobre. Dobra. Widzę, że część dywizji nie ma zaopatrzenia, więc to jest główna miara naszego, dlaczego przegrywamy. Więc jeżeli by się nam udało nieco ogarnąć, to byłoby fajnie. Ta dywizja tutaj zostaje już na zawsze. Więc w międzyczasie popatrzmy sobie, jak tutaj jest, się powoli buduje. I są oczywiście, że tak powiem, bunty, więc możemy w sumie wysłać kogoś, żeby się zajął w trakcie wojny. Teraz szukają już Świętego Graala. Możemy wreszcie zrobić ten fokus. Przestałem go robić dlatego, że zaczęła się wojna i trzeba było się bardziej skupić na tym. Wielka Brytania, no to zauważyłem, że ostatnio jest dziwna. Ten gość w ogóle ciągle zmienia mundur. Wcześniej miał inny. W ogóle nie wiem, czy nadal jest. Jest Nowa Irlandia. To mnie trochę bawi. Okej. Możemy nieco sobie tutaj poprawić. I jak to wygląda budowa kolei? O tak. Mówiłem o tym, że trochę nas pomoże. Powoli idzie, ale... Wybudowanie... punktów zaopatrzenia też
nie jest, że tak powiem, nie jest niekosztowne, więc... A my mamy mało fabryk tego. O! Się trochę zwolni, bo... Już nie musimy importować aż tak dużej ilości. Okej, okay, jak to wygląda w wojnie? Ile straciliśmy? 169 tysięcy, a Niemcy 180, czyli 1 do 1 jest na razie. Widzę, że sabotaż mają dobry, więc to mi się nie podoba zbytnio. Ale możemy sobie nieco gospodarki poprawić. Tutaj wygląda 11. No, zbyt szybko to sobie nie wybudujemy. Wszystko poszło na militarki, więc się nie dziwcie. Tak naprawdę czekamy, jak może tutaj coś nam pomogą. Im bardziej dłużej czekamy na to, to może się źle bardziej dla nas skończyć. Ale zawsze możemy dołączyć do rosyjskiej frakcji i po prostu dostać pomoc, ale nie sądzę, żebyśmy chcieli to zrobić. Okej. W ogóle mamy dosyć dużo ataku, bo ja wszystko dałem na atak. Możemy tutaj dołączyć. Dostać jakieś małe bonusiki. Okej, zróbmy w takim razie. Zapewne już niektórzy dostali medale, więc zacznijmy rozdawać. Ogólne medale można stakować, zauważyłem. Podoba mi się, bo niektóre są bardzo fajnymi, tak powiem, statystykami. I co? Musimy oczywiście, żeby nie jedli. Jest główny plus. Kolejne co, to żeby tutaj jakoś mogli się jakoś, że tak powiem, zacząć kontratak robić. Tutaj widzę, że powoli nam idzie manpower, ale my ciągle mamy wzrastający manpower, nam po prostu nigdy go nie będzie za dużo, więc... Znaczy się za dużo, nigdy go nie będzie za mało. No, mamy pewną bronę, ale to nie jest aż taka duża. Możemy sobie zobaczyć soft attack. Zobaczcie sobie na ten piękny soft attack. Nice. Okej, okay, tutaj adaptable. Ostatnio też zdobyłem go, ale na górach. I ten górski jest, że tak powiem, przepiękny. Takich cisnąłem w górach, ale później, jak się już okopali, no to trudno jest. Okej. Okay. Czekaj, czy nas wepchnę z Berlina? Mi się wydawało, że znaczy się już jesteśmy taki, że tak powiem, na starych ziemiach naszych. Więc jest wszystko okej. Okay. No nie możemy, bo co? Moscow owner is fully independent, is a Russian country. Chyba, że to jest więcej czegoś takiego. It's fully is not in faction with TTT. One of the following does not. A, bo jest totalny, jest dobra. Jest totalny. Dobra. No czasami się tak zdarza. Austriacy oczywiście mogą wyjść nam, ale. Jezu. Co się stało? Nie mogłem przesuwać ekranu. I dosłownie mi się przesuwanie ekranu wyłączyło. O! Mi się nie zminimalizowała gra. Dobra, teraz się na strzałkę będę chodził. Okej, okay, stworzyliśmy waszą frakcję, to jest znakomite. I w takim razie zróbmy to. A nie wiem, co się stało realnie. A możemy zaprosić ich do
naszego sojuszu, więc chętnie. Oczywiście później, no, Estonia dołączyła do wojny. Jeżeli będzie chciała, no to będzie mogła dołączyć w ogóle. My żadnych medali jeszcze nie zdobyliśmy, więc... Ej, naprawdę mi się to wyłączyło, nie wiem co się stało. Ja na razie tylko chodzę na strzałkach. Więc nie wiem. Nie potrzebujemy aż tak dużo tego. A i naprawdę coś myślałem, że raczej się nie zbuduje do końca wojny, właśnie się buduje. Ciekawe. Oj! Nie wiem co się stało, właśnie mi się odblokowało. Okej, więc tak, to jeszcze zapewne potrwa, no trochę, kilka dni. A w międzyczasie jeszcze budujemy to. Jak to wybudujemy, to tak naprawdę będzie game over dla Niemiec. O, Francuzi. O, a tutaj w ogóle Francuzi przyjęli to. Dobra, będzie zapamiętać, bo to później będziemy oczywiście rozdawać. To Polska oczywiście ma. Wszystko się zajmuje. Okej, okay, Spy Master. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o okupację? Jest ok, ale ciągle nie jest, tak powiem, wystarczająco. Tutaj wybudowaliśmy to, już się nieco lepiej zajmuje. Na północy te ataki nie są aż takie duże. Mamy tutaj milicję, ale mamy też jakieś takie dywizje, więc też jest. Tego jeszcze nawet nie zrobimy, więc póki co nie. Ale my możemy w sumie porobić inne rzeczy. To nie jest aż takie ważne. Powietrze możemy porobić. I... No i w sumie możemy porobić te wszystkie do wykopania. Tutaj jeszcze nie mamy, ale jak nam się buduje, no to jest ok. To co możemy porobić, to wielką kolej. Wielką kolej wybudujemy w trakcie wojny. Okej, więcej tego. A jakiś tutaj ma. Ja na razie mu nie będę dawał, bo on jest dobry, ma dobre trajty na tego Feldmarszala. Więc na razie tego nie będę robił, ale temu oczywiście dam te trajty, bo on to jest dobrym, jeżeli chodzi o w ogóle tutaj, żeby być dobrym generałem. Też włączyłem sobie to, że każdy level może być prawdopodobieństwo, że dostanie do ataku, ale widzę, że jednak nie leci. Widzę, że budowa też nie idzie dobrze, ale jeżeli się buduje ten punkcik, to powinniśmy sobie nieco poprawić naszą sytuację dookoła. Ogólnie możemy sobie zwiększyć to przez wybór ciężarówek i dzięki temu się nam nieco poprawi. Się nam wybudowało. Jest w miarę jako tako. A Francja postanowiła, że jednak lepiej nie wygrywać. Rosja to nam nawet nie pomoże, więc to nawet nie liczę. Ale myślę, że już czas jest na zaatakowanie tutaj Niemiec. Jak w powietrzu wyglądamy? W powietrzu jest znakomicie, nie powiem. Możemy nawet wystawić samoloty nowe. Podoba mi się teraz, że tak to zmienili, bo to jest o wiele, że tak powiem, łatwiejsze. To już nie jest tak, że trzeba rozdzielać to. No same limity są fajne. No jak sami widzicie, Berlin jest nasz. Okej, okay. My wami nie chcemy zbytnio walczyć, ale nie przejmujcie się tym. Okej, okay. Więcej wykopania. No chyba się podzielimy sobie Niemcy, właśnie panowie, bo
Jak sami widzicie, ja większość tutaj robię. Więc tak, póki co oczywiście musimy obserwować to. Tutaj chyba się właśnie... Okej, okay, czyli postanowili, że rozwiążą frakcję. Już nie mają frakcji. Tak. Nie mają frakcji. O Jezu. Tutaj jakiś gościu. Jakiś starzec przyszedł. Przynajmniej nie Tito przejął, bo raz to mi Tito tutaj właśnie przejął. Okej, więc tak, przyjęliśmy to. Realnie. No tak realnie. Bo te wszystkie tereny my przyjęliśmy. To wszystko. To możemy sobie powiedzieć, że Rosjanie. Więc tak, my to przejmujemy. Francja przejmuje oczywiście te tereny, bo ona to przejęła. Nikt nie mówi inaczej. Tutaj Rosja przejęła te. Ok, dalej. Finlandia. No, Finlandia to też Rosja przejęła. Burma. Nie wiem, kto przyjął Burmę. Znaczy się Siam niby jest blisko, więc Siam mógł przejąć Burmę. Kuban. No to wiadomo, że to tak. Kaukazian to też. Nowy Jork. Tak, Nowy Jork był w wojnie. W ogóle, gdzie tam Niemcy jeszcze mogą... Niemcy, dlaczego macie to? Czy Sardynia jest w wojnie? Nie, nie jest w wojnie. Ale w takim razie to ja wezmę to. Bo Niemcy przyjęli to niby jakoś. I tak, ci tutaj. Mamy Nową Irlandię, więc Nowa Irlandia może przejąć to. Czy mamy jeszcze ten... Nie mamy tych, więc Nowy Jork został przyjęty przez komunistów. Okej. Więc się nam udało w takim razie, jak patrzę. Tutaj jeszcze oczywiście są państwa niektóre, które jeszcze tutaj. A to... dajcie mi tylko moment, bo muszę zobaczyć, jakie mają. Tak, mają serdy. Więc set owner serdy. Owner serdy. Ok. Tutaj wszystko już jest dobrze. Bardzo chętnie przyjmę. Nie. To na razie nie jest ważne. Tutaj za chwilę sobie to ogarniemy. Póki co weźmy sobie wszystko, co możemy. Dalej mamy... O, jedna dywizja się sama z siebie stworzyła? Tak, straciliśmy jedną i się sama stworzyła. Więc tak. Póki co niech nasze armie tutaj pójdą na front. Niech reszta się zajmie tymi takimi, co tam wyszli. A my jeszcze sprawdzimy, z kim jesteśmy w ogóle w wojnie, tak oprócz tego. Z nikim więcej. Więc dobra, nie, to ja to sobie ogarnę pod tym. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Widzę, że to jednak lepiej już wygląda. Spróbujemy jak najwięcej porobić w tej serii. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Już z wami Travel. No to cześć!